Cześć, jestem Klaudia Kanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Określ problem badawczy i sformułuj hipotezę do doświadczenia dziewiątego ze strony 94. No i tam mamy taki główny tytuł. W jaki sposób otrzymuje się kwasy tlenowe? No i teraz musimy sobie przypomnieć, jak tworzymy kwasy tlenowe. Kwasy tlenowe powstają z tlenku kwasowego i łączą nam się z wodą, tak? I powstaje nam kwas tlenowy. I tutaj dajemy taki problem badawczy. To doświadczenie dotyczy kwasu siarkowego 4. No to czy kwas siarkowy 4 można otrzymać z tlenku kwasowego? Znak zapytania. Albo tlenku niemetalu, jak kto woli. I teraz zrobimy do tego hipotezę, że wiemy, że siarka spala się w tlenie, a powstały tlenek siarki zareaguje z wodą. Tak, a tu mamy akurat wodę dystylowaną, no to możecie dopisać, że to jest woda dystylowana. Tyle. Mamy problem, jest hipoteza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.